godzina... O, fajnie. Jest godzina 4:40. Jesteśmy o 4:00. Bo Konrad chce zrobić zdjęcia na wschodzie słońca. O 5:00 nad ranem jesteśmy u mnie pod kawiarnią z naszą modelką. Jedziemy na sesję. Dzień dobry wszystkim tak w ogóle. Nie wiem, czy to będzie dzień dobry. Dobra. Konrad już pewnie schodzi. Co? No, także jedziemy spotkać się z nią. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, że robię film. Że ją nagrywam bardziej niż że robię film. Ranny ptaszek, co nie? Ćwir, ćwir. Ćwir, 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 ale z ciebie świr. Dobra, lecimy po nią. Ja wiem, że aparat tego nie oddaje, ale scenerię mamy naprawdę piękną. Tylko jak na złość. Widzicie, ile chmur tu jest. No ale to nic, zdjęcia będą cudne. Zobaczcie, jaki piękny widok. Modelkę też mamy przecudną. Zobacz, jak wygląda praca fotografa. No jest pięknie. Nie będę jej, wiecie, tak chamsko nagrywać, ale wam pokażę przebitki chociaż z naszej pracy. Widzicie to poświęcenie? Biedny chłopak. Cały w wodzie. Znaczy no nie biegny, patrzcie jaką ładną modelkę. Możecie zobaczyć naszego fotografa w pracy. Oj, zaczyna padać, no ale my tak już jesteśmy cali mokrzy, więc to nie przeszkadza. Dobra, żegnamy się z lokalizacją. Żegnamy się z lokalizacją i jedziemy na pola ryżowe. Także paj. Mamy następną lokalizację, pola ryżowe. Muszę, niby mała, nie? Ale trzeba ją pokonać. Zobacz, te poświęcenia, część druga, dalej mamy piękną scenerię. Ja no, ona się naprawdę poświęca dla tych zdjęć. Ale jest pięknie na tych polach ryżowych. Oprócz nich pokażę wam jeszcze widoczek. Na pewno będziemy mieli super fotki i teraz wiem, że warto było wstać tak wcześnie. Zrobił się już taki dzień. Przynajmniej nie będę do nich chodzić, niech sobie, pracują. Ale sobie powbijałam igły w ten. O shit, będzie wyciąganie pensetu. No nic, dużo strat cielesnych dzisiaj na sesji. Zostały im 4 ostatnie fotki. Tego samego dnia też wywołamy ten film. No i zobaczymy, jak to będzie. Musimy na pewno pojechać się przebrać. I pojedziemy na śniadanie, więc śniadanie też wam nagram. Często was zabieram na śniadanie, może kiedyś przyjdzie czas na zabranie was również na kolację. Wierzycie, że właśnie skończyliśmy fotki i o już teraz aż tak mocno nie widać, ale wcześniej jak robiliśmy zdjęcia, to słońce jakby było schowane za chmurami, a przed chwilą eksplodowało. Zamówiliśmy śniadanie i kawki, już do nas przyszły, jest 8 rano. Jesteśmy 4 godziny na nogach, tak. Jesteśmy po sesji, jestem trochę wykończony, bo przyzwyczaiłem się wstawać tu średnio o 12, jak DJ w sumie,
A wstaliśmy dzisiaj o 4 nad ranem, co nie było łatwe. I poszliśmy spać jakoś o 12 w nocy. No, próbowaliśmy wcześniej, ale ciężko jeszcze tak, wiecie, przestawić tak popsiu. Ale plus jest taki, że wykonaliśmy naprawdę mega sesję. Pogoda nam dopisała, chociaż przez chwilę, dosłownie przez chwilę, bo mam wrażenie, że przez minutę padało i to tak lekko. Nie, no. To wyspa nam dała za poświęcenie coś pięknego, ponieważ ukazał się nam przepiękny wulkan, który ogólnie nie jest widoczny z tej odległości. Ale co jest najzabawniejsze? Kamila kompletnie go nie widziała. Nie zauważyła go. Ja nie wiem, jak ona to zrobiła. No bo musiałam przejść, tam wy przeskoczyliście, a ja szłam naokoło. No, twoja strata, bo widok był nieziemski. No. Ja wulkanu nie widziałam. Czy co, tyle razy już na się wyłączył. Wyłączyło nagrywanie, sam się wszystko... No, już trzeci raz to mówił, więc nie wiem, na czym skończyliśmy. Wulkanu nie widziałam. Ja widziałem. Konrad widział. Znaczy widziałam później, jak jechaliśmy, ale to taki już zarys był, już wiecie. To było za chmurkami, za lasami, to tak inaczej. A my widzieliśmy jednak naprawdę, to był przepiękny widok. I mam nadzieję, że aparat nie zrobił mi psikusa. I po wywołaniu kliszy okaże się, że na zdjęciu jest to, co widziałem, to zobaczycie dowód na to, że ten wulkan rzeczywiście był za modelką, bo wykonaliśmy też, udało nam się dwa zdjęcia zrobić. Ja też w końcu zobaczę wulkan wtedy, jak się uda. No i słuchajcie, do czego ja biłam? Do tego, że nie wiem, co się dzieje, bo nie jestem zdatna do wstawania tak wcześnie z rana, więc zamówiłam sobie cappuccino i, uwaga, espresso. Gdzie ja kawę nie piję, także poturbuje mnie. Chociaż Konrad pije kawę i wypił trochę od cappuccino, że jest mocna i dobra, więc zobaczymy, czy ta espresso w ogóle pójdzie. Najlepsza kawa w sumie, jaką popiłem. No to super. Słuchajcie, przyszło nasze śniadanko. Ja mam tościki z awokado, fetą i takim jajeczkiem, takim, wiecie, gotowanym, nie pamiętam, jak on się nazywa, pomidorki. O Jezu, a ty co masz? Co to jest? Ja mam w ogóle... Będziesz musiała to przepikać, ale totalny roz... Ponieważ znajduje się tu awokado, plaster sera halloumi, pomidory, wszystko, co jajko papi lubi, masz. Jajko. Mów mi Mr. Egg, nie wiem. Masz vibe z rana. No, także moi drodzy, takie śniadanko przed plażą, kawka. Życie jest piękne, nawet o 8 rano. Zawsze jest piękne. Okej. Okay. Widzicie to? Normalnie mają ozdoby świąteczne, ale to super, bo to znaczy, że mój vlogmas będzie bardziej świąteczny, niż się spodziewałam. O! I będzie tutaj, patrzcie, co za wydarzenie tu będzie. Tak, na pewno tutaj wrócę na to. Idealne pod vlogmas, ale fajnie, normalnie tak mnie to ucieszyło. Tam dalej też są zdoby świąteczne, ale nice. Taki evencik, no i przyjedziemy tutaj i będzie na pewno z tego odcinek, więc vlogmas na Bali. Lepiej niż myślałam. Hi. Zobaczcie. To jest nasz fotograf. Mamy takie klisze. Tutaj mamy takie... O, tutaj też są takie retro aparaciki, można sobie kupić. Bardzo fajne miejsce, więc się zaopatrujemy w klisze. I tu jeszcze jest taki muzyczny kącik i aparaciki. Klisza oddana, nie będziemy już was... Nowa kupiona, także pod ciąg dalszy i tak jak obiecałam, a nawet mam dzisiaj dobry humor, znajdźcie moje dobre serce, wstawimy 3 fotki, bo mieliśmy 3 miejsca i 3 jakby stylizacje. 3 fotki na zachętę, a jak wam się spodobają, na pewno wam się spodobają i będziecie chcieli zobaczyć więcej zdjęć z tej sesji i w ogóle z następnych, to zapraszam na profil tego pana fotografa na Instagram, on tam będzie wrzucał, dodawał relacje i... Proszę go zaobserwować i wspierać w jego karierze fotografa.
Bo warto? No nie, tylko fotografa. No tak, no nie tylko fotografa, ale no, w sensie wiesz. Jestem człowiekiem renesansu. Dokładnie. Także my się już teraz żegnamy, poczekajcie jeszcze chwilkę, zaraz wam tutaj wstawię fotki. No i tak jak zawsze, zapraszam do subskrypcji tego kanału, będzie nam super miło. Jak zostaniecie razem z nami tutaj na dłużej, będziecie z nami zwiedzać wyspę i przed nami Vlogmas, także już teraz widzimy się codziennie, bo ten film będzie w czwartek, czyli już wiesz. To już jest pierwszy film vlogmasowy, ale ucieszyłam się z tego bazarku, więc z tego też będzie film. Także zostańcie, łapka w górę, jak film wam się podobał, komentarz również będzie mile widziany. No i zapraszam do obejrzenia zdjęć. Pa! Dajcie może znać, co byście chcieli zobaczyć dokładnie. Bo będą vlogi codziennie, więc dawajcie znać pod tym wideo, co dokładnie chcielibyście zobaczyć. Może to wykonamy, zobaczymy. No. Właśnie, taki może challenge nam rzućcie. Może nie challenge, właśnie chciałem powiedzieć, tylko nie challenge, tylko bardziej co może nawali was ciekawi, tak. Może macie jakieś takie jakby jakiś pytania. Sklep, który was ciekawi, albo jakieś miejsce, które obczajaliście, chcielibyście zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Także piszcie, a my postaramy się spełnić chociaż z kilka tych waszych próśb. Pa!